10 największych katastrof morskich w historii: HMHS Britannic, brytyjski parowy statek pasażerski, jeden z trzech transatlantyków typu Olympic, do którego należały także Titanic i Olympic. Zatonął 21 listopada 1916 roku. O godzinie 8:12 w swoim szóstym rejsie po Morzu Egejskim, Britannic wpadł na minę postawioną przez niemiecki okręt podwodny SMU-73 i zatonął w ciągu 55 minut. Kapitan Charles Alfred Bartlett uruchomił silnik w próbie dotarcia na plażę. Gdy dziób statku wbił się w dno, Brytanik przechylił się na ster burteł i odłamał się od dziobu. Wrak osiadł na dnie o 9.07. Wrak Brytanika został odkryty w 1975 roku niedaleko greckiej wyspy Chaos. Wrak jest w dobrym stanie, spoczywa na głębokości 133 metrów. SS Eastland. Rzeczny statek pasażerski z Chicago, który był używany głównie do przewozu wycieczek. 24 lipca 1915 roku przeładowany statek przewrócił się na burtę przy Kei w centrum miasta. W wyniku katastrofy zginęło 845 pasażerów i członków załogi. Wielu pasażerów Eastland było czeskimi i polskimi imigrantami mieszkającymi w Sirseo w Południowych dzielnicach Chicago. Jedyne zachowane zdjęcie kościoła St Mary, of często chowa w Circeo, pochodzi z mszy żałobnej w intencji 29 parafian, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Ciała, które wydobywano z rzeki, składowano w pobliskim magazynie chłodni, który wiele lat później przekształcono w Harpo Studios, gdzie nagrywany jest program The Oprah Winfrey Show. MF Estonia. Prom pasażersko-samochodowy typu ROPAX, zbudowany w 1979 roku w niemieckiej stoczni Meyer Werft w Papenburgu na zamówienie fińskiej spółki SF Line. Od 1980 do 1994 roku prom kursował dla różnych przedsiębiorstw pod różnymi nazwami. W nocy z 27 na 28 września 1994 roku zatonął on na Morzu Bałtyckim. Katastrofa pochłonęła 852 ofiary, co czyni ją jedną z najtragiczniejszych w późnych latach XX wieku. Oficjalny raport stwierdza, że choć dokładna prędkość promu podczas wypadku nie jest znana, Estonia miewała bardzo regularne czasy przebiegu ze średnią prędkością 17 węzłów, co mogłoby sugerować, że nie zwalniała w niekorzystnych warunkach pogodowych. PS General Skolkum Boczno-kołowiec pasażerski zbudowany w Brooklinie w 1891 roku. Jego nazwa pochodzi od generała Henry'ego Skolkuma, uczestnika wojny secesyjnej, a następnie kongresmena. Portem macierzystym statku był Nowy Jork, skąd wypłynął jako wycieczkowiec. Na przestrzeni 13 lat swej służby miał wiele wypadków, jak wejścia na mielizny i kolizje z innymi jednostkami. 15 czerwca 1904 roku na statku wybuch pożar. Zginęło 1021 osób spośród. 1342 osobowej załogi znajdującej się na pokładzie. Nieszczęśliwy wypadek był najtragiczniejszą katastrofą, jaka wydarzyła się w Nowym Jorku przed zamachem z 11 września 2001 roku. Okolicznością pożaru na statku poświęcono wiele książek, sztuk teatralnych i filmów. MF Al Salam Bokakio 98 egipski prom pasażersko-samochodowy, który zatonął w nocy z 2 na 3 lutego 2006 roku na Morzu Czerwonym. Statek płynął z Dabi w Arabii Saudyjskiej do egipskiego portu Safadża. Na jego pokładzie znajdowało się 1272 pasażerów i 96 członków załogi, w większości Egipcjan, w tym wielu pielgrzymów wracających z Mekki a także 220 samochodów. Katastrofę przeżyło zaledwie 378 osób, a zginęło 994 osoby. Pierwsze grupy ratownicze dotarły na miejsce dopiero po 10 godzinach. Niebezpieczeństwo pożaru oraz jego szybkie rozprzestrzenianie się w niewygrodzonej ładowni jest jedną z podstawowych przyczyn katastrofy. Obecność np. łatwopalnego paliwa w baku samochodów zwiększała zagrożenie. RMS Empress of Ireland. Kanadyjski dwukominowy statek pasażerski, który zatonął po zderzeniu z norweskim węglowcem. Budowany w latach 1905-1906 w Glasgow. Wodowanie odbyło się 27 stycznia 1906 roku, a dziewicza podróż 29 czerwca tego samego roku. Całkowita długość statku wynosiła 174 metry. Mógł rozwinąć prędkość do 18 węzłów. Wypłynął z Liverpoolu 28 maja 1914 roku. Mimo mgły statek płynął z dużą prędkością. Następnego dnia na rzece Świętego Wawrzyńca, niedaleko miasta Rimouski, zderzył się o 2 nad ranem w gęstej mgle z norweskim statkiem. Przewrócił się na burtę i poszedł na dno w ciągu 15 minut. Zginęło 1014 osób. Kapitan statku ocalał z katastrofy. Jednoznacznie uznano, że sprawcą wypadku był statek norweski, który we mgle płynął z nadmierną prędkością. RMS. Titanic, brytyjski Transatlantyk typu Olympic, brytyjskiego towarzystwa Okrętowego w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku podczas dziewiczego rejsu zderzył się z górą lodową i zatonął. Jego katastrofa spowodowała nowelizację zasad bezpieczeństwa morskiego. Dane o ofiarach są niejednoznaczne w zależności od źródeł. Spośród ponad 2000 pasażerów i załogi zginęło ponad 1,5 tysiąca. W łodziach Titanic'a było miejsce dla ponad tysiąca osób, ale wiele z nich było częściowo pustych. Zwłaszcza w pierwszej fazie ewakuacji łodzie odpływały z niewielką liczbą osób. Dopiero w dalszej fazie wypadku łodzie odpływały pełne. Nie podjęto niemal żadnej próby ratowania osób, które znalazły się w wodzie. SS Sultana Boczno-kołowiec z napędem parowym kursujący wzdłuż Mississippi w USA w latach 1863-65 zatonął 27 kwietnia 1865 roku w wyniku wybuchu kotłów okrętowych. Była to największa katastrofa statku wodnego w historii Ameryki. Zginęło 1700 osób, w większości żołnierzy Unii wracających z obozów jenieckich na południu. Miejsce budowy Cincinnati. Napęd cztery koła parowe napędzane dwoma kotłami. Prędkość maksymalna 12 węzłów. Dopuszczalna liczba pasażerów 376 osób, a zginęło 1700. SS Kingia. O katastrofie chińskiego parowca jest bardzo mało informacji, tak mało, że źródła nie podają nawet jego wymiarów, ograniczając się jedynie do podania ładowności, która wynosiła 2100 ton. Wiadomo także, że był to jeden z ośmiu statków eksploatowanych przez Marchands Group Shanghai i był siostrzaną jednostką SS King King. 3 grudnia 1948 roku SS Kingia wyszedł z uścia rzeki w Szanghaju płynąc, w kierunku Morza Żółtego. Ile osób było na pokładzie, nie wiadomo do dziś. Na liście pasażerów odnotowano 2150 nazwisk, mimo iż dopuszczalna ich ilość wynosiła 1186. Z całą pewnością na pokładzie znajdowali się także pasażerowie na gapę. Nocą z 3 na 4 grudnia rufą statków wstrząsnęła potężna eksplozja. Jej przyczyną była najprawdopodobniej mina zostawiona jeszcze przez Japończyków. W ciągu kilku minut statek osiadł na płytkim dnie. Z nadwody wystawały jedynie mostek kapitański, komin i maszty. MV Dona Paz, prom pasażerski zarejestrowany na Filipinach, który zatonął po kolizji z tankowcem w dniu 20 grudnia 1987 roku płynął z wyspy Leyte do stolicy Filipin Manili. Prom był bardzo przepełniony i miał na pokładzie co najmniej 2000 pasażerów nie ujętych w manifestie okrętowym. W czasie śledztwa stwierdzono, że statek nie miał radia i że kamizelki ratunkowe były zamknięte. Pomimo tego oficjalnie winą został obarczony. Owy tankowiec, który okazał się niezdatnym do żeglugi, pływał bez licencji i doświadczonego nawigatora. Z przypuszczaną liczbą 4386 ofiar tylko 24 osoby zostały uratowane. Katastrofa ta jest największą katastrofą morską w czasie pokoju w historii. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to ciekawe oraz światowa historia. Trzymajcie się, cześć.